urodził każdy dzieci, wychował. Każdy ma jakieś miejsce, które naprawdę kocha. Rynek tępił życie, jak wszystko do przodu poszło. Miasto było w rozbicie, wiem znanych Polaków, co tam działo. Kościół Jakuba, jeden z najstarszych kościołów. Ludziliśmy w mieście, wykuło się na tym. Wielki pożar się tu gnał, na nowo zniszczył całe miasto jak tam. Wtedy mury mówiły, co by powiedziały. Wtedy mury widziały, wiele by zapamiętały. Stare piękne miasto, stolica czy to wiocha. Miałam swój zadomie, zadomie, który kocha. Dziś często śmigam ulicami tego miasta i się pełno turystów. I tak kocham to miasto, miasto pięknych artystów. Tutaj się urodziłem, szczura zapomniane. Kiedyś miasto królewskie, dziś zwykłe miasto małe. Ze sprawy strony Wisły, w tym rapie tu nadaje. Dziś się pokażę, gdzie ja zawsze zostanę. Thank you.
zniebą, chcą na karkę, się widzą za temu, co pisał Galanowi, porówną to miasto do wielkich mikrofonów. Trzeba przyznać, że drużyna Wisły to już nie ta sama drużyna, która rozgrywała pierwszą rundę i na pewno się z tym liczyliśmy, chociaż te błędy, które popełniliśmy w obronie, no spowodowały to, że daliśmy poczuć przeciwnikowi, że może w tym meczu grać dużo więcej niż może się spodziewał nawet, a my ze swojej strony poza jakąś tam solidną grą, jeśli chodzi o posiadanie piłki, nie stwarzaliśmy sytuacji do tego, żeby zdobyć bramki, dlatego też no, klucz futbolu to jest strzelanie bramek. My tego dzisiaj nie pokazaliśmy zbyt wiele i dlatego musimy się pogodzić z tym, że straciliśmy, tak jak Pan wspomniał wcześniej, 2 punkty, bo to spotkanie myślę, że powinno przebiegać zupełnie inaczej, jeśli chodzi o nasze podejście, bo przy wyniku 1-0 do przerwy mieliśmy ten mecz, można powiedzieć, pod pewną kontrolą, natomiast gra się 90 minut i to spotkanie to właśnie pokazało, że zarówno przeciwnik, jak i my graliśmy do końca. Nie udało się stworzyć sytuacji, która by ten mecz jakby zamknęła, ale to już strata czasu spowodowana tym, że musieliśmy też gonić to spotkanie i ten wynik. No miała na względzie później takie realia, jakie się zakończyły. Myślę, że ani zarówno dla Wisły, jak i dla nas ten punkt to nie jest jakaś zdobycz, którą można by było wziąć za pewnik, że czasem tak bywa. Natomiast przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Myślę, że w pierwszej połowie pokazaliśmy, że przyjechaliśmy po zwycięstwo, ale druga połowa dla nas do zapomnienia. A co do Wisły, cóż, życzę powodzenia w następnych meczach, bo jeszcze dużo do odrobienia, żeby z tej strefy spadkowej wyjść. A myślę, że potencjał na to, żeby powalczyć jeszcze w tej lidze o to, żeby się w niej utrzymać, jest. Ale każdy mecz jest inny i każdy mecz pisze swój scenariusz i myślę, że nie będzie to na pewno takie proste. My jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o swoje przygotowania. Tych zawodników, których mamy, próbujemy wprowadzić do piłki czwartoligowej, żeby była korzyść i pożytek z nich w przyszłości. Znaczy ja uważam, że zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. Naprawdę na tyle tak mocnego przeciwnika, jakim jest Neptun Koński, my zagraliśmy naprawdę bardzo dobre zawody. Jestem dumny z chłopaków, bo zostawili mnóstwo zdrowia na boisku. Jestem zadowolony z tego wyniku. Uważam, że remis był sprawiedliwym wynikiem. W tym momencie z każdą kolejką przybliżamy się do celu, który był tak odległy dla nas, już nie jest nie 11 punktów, już jest tylko 7. Tu ambicja, zaangażowanie będzie miało największe znaczenie. Z każdym meczem powinno być lepiej, lepsze zgranie, my się poznajemy dopiero jako zespół. No i liczymy na punkty. To jest taka liga, że tu każdy z każdym może wygrać. My chcemy robić swoje, czego wymagam od chłopaków, to ambicji, zaangażowania i to nikt im nie może dzisiaj odmówić, bo to naprawdę było.